Partnerem odcinka jest e-drogeria Azeta. Znajdziecie tam topowe marki dermokosmetyków, popularne marki make-upowe oraz suplementy diety. W opisie odcinka znajdziecie przygotowany specjalnie dla Was kod rabatowy. Dzień dobry, patronem dzisiejszego odcinka w moim stylu jest azeta.pl. W opisie odcinka mam dla Was specjalny kod promocyjny. A jeśli macie dzisiaj ochotę na rozmowę o miłości, o czułości, o tacierzyństwie, to będzie to. Zapraszam Was na spotkanie z Radosławem Majdanem. Dzień dobry, Radosławie czy Radziu. Jaką wersję dzisiaj przyjmujemy? Dzień dobry, może być Radosławie. Radosławie, chciałam z Tobą porozmawiać o emocjach. Jak dla Ciebie ważne są relacje z ludźmi? Wiesz co, relacje z ludźmi opierają się na emocjach, a wydaje mi się, że chyba całe moje życie to są emocje. Do wszystkiego, do czego doszedłem w życiu, jeżeli nie szły za tym emocje, moje zaangażowanie, nie miało to sensu. Nawet jeżeli wiązało się to, powiedzmy, z jakąś wysoką gratyfikacją finansową, niemniej jednak nie sprawiało mi te przyjemności, nie satysfakcjonowało mnie, nie zaangażowałem się właśnie emocjonalnie, nie potrafiłem się w tym zrealizować, odnaleźć i po prostu po jakimś czasie się męczyłem. Podobnie jest z ludźmi, podobnie jest z moimi relacjami z ludźmi. Ja bardzo lubię ludzi o pozytywnej energii, bardzo lubię ludzi, których nie znając jeszcze, nagle wydaje mi się, że chyba się polubimy na tym pierwszym spotkaniu. Wierzę w to, że każdy z nas ma jakąś aurę i każdy z nas potrafi właśnie tą aurą zarazić kogoś kilkanaście sekund, przekonując go do siebie albo nie. Oczywiście później życie to weryfikuje. Natomiast emocje to też jest prawda, a jak mówi stare przysłowie, prawda zawsze się obroni. Więc jeżeli myślę o emocjach, myślę zdecydowanie o prawdziwych i pozytywnych. Pamiętam takie zdjęcie na Instagramie u Małgorzaty sprzed lat, w jakąś rocznicę waszego, nie pamiętam już teraz, czy ślubu, czy poznania się, które to zdjęcie ona podpisała w taki bardzo emocjonalny sposób, bo jeśli dobrze pamiętam, nie wszyscy w to wierzyli, nie wszyscy nam kibicowali, a my już wiedzieliśmy. I wy tam stoicie, ciebie akurat widzimy stojącego tyłem, ona stoi przodem jakby do obiektywu i widzimy w jej oczach, moim zdaniem, wszystko. A jakbym cię chciała zapytać o tą pierwszą emocje, pierwsze odczucie, kiedy zobaczyłeś na żywo swoją dzisiejszą żonę i matkę waszego cudownego synka Henryka, to co to było? Jaka to była emocja? Była to na pewno fascynacja. Była to zdecydowana chęć poznania. Małgosi, generalnie chęć poznania, tak? To było coś takiego, że przerodzało się to gdzieś w nadzieję, że jednak gdzieś pierwsze spotkanie będzie miało swój wymiar w dalszym ciągu naszego życia. Wtedy jeszcze oczywiście nie myślałem o ślubie, natomiast wtedy, kiedy się już spotkaliśmy na taką naszą pierwszą randkę, było to u mnie w domu, nawet ostatnio opowiadaliśmy to naszym przyjaciołom, jak strasznie i szybko, bardzo mocno u nas zaiskrzyło. I o ile te emocje, o których mówiliśmy, ten moment w przyjaźni może być różny, tak, w miłości. Ja nie wierzę, że miłość się dociera, jednak jestem zdania, że jeżeli się w kimś zakochujesz, to dość szybko, a nie na zasadzie na początku się lubimy, szanujemy, a miłość kiedyś przyjdzie. Nie, zdecydowanie uważam, że miłość spada na ciebie jak, nie wiem, grom z jasnego nieba, fascynuje i powoduje, że sam nie wiesz, co się z tobą dzieje. Ja tak miałem z Małgosią, nawet sobie tak żartowałem później, że powiedziałem ci, nie wiem, drugiego dnia, że cię kocham, bo pierwszego byś mi nie uwierzyła, więc rzeczywiście... Rzeczywiście w naszym przypadku to było wszystko bardzo szybko, bardzo dobrze się gdzieś zgraliśmy, bardzo dobrze się rozumieliśmy, świetnie nam się ze sobą rozmawiało, śmialiśmy się z podobnych żartów, więc poczucie humoru mieliśmy podobne, co też jest pewnie bardzo ważne w relacjach międzyludzkich, ale coś, co było takim kluczem i coś, co czasami eliminuje ludzi z naszego życia, wydaje mi się, że rozmawiając z kimś, przebywając w czyimś towarzystwie, mamy poczucie takiego awkwardu, takiego on to powiedział, albo ona to powiedziała i to nas oddala od tych ludzi, ponieważ my myślimy inaczej, podchodzimy do pewnych rzeczy inaczej rzeczy szanujemy i doceniamy. I pewne właśnie kontakty w relacjach z naszymi znajomymi, w rozmowie właśnie wychodzi coś takiego, że światopogląd na życie jest zupełnie inny. My mamy bardzo, bardzo podobny i my nie mieliśmy w tych swoich kontaktach takiego momentu, ojej, co ja tu robię, a może to nie jest to. Zresztą Małgosia miała również podobne emocje, co ja, że też bardzo, bardzo szybko, że tak powiem, zrozumiała, że
że to może być coś wyjątkowego między nami. I rzeczywiście tak było. Już pomijam tą talię kart, o których Małgosia, nie wiem czy słyszałaś, ja miałem taką talię kart samych dam kier. I mówię, słuchaj, zrobimy może taki mały eksperyment. Ja potasuję karty. Jeżeli wyciągniesz damę kier, to znaczy, że jesteśmy sobie przeznaczeni. A Małgosia, taka dobra, zróbmy to. I wyciągnęłam, wow, naprawdę. Ja mówię, coś w tym musi być. Schowałem te karty, no ale później już jak Małgosia gdzieś już zamieszkała u mnie, sprzątała, coś przeglądając, znalazła tą talię. Natomiast i to mówię również tobie, powiedziałem to również jej, to nie było mój, że tak powiem, nagminny sposób wykorzystywania tej sytuacji. Nie, zrobiłem to pierwszy raz w życiu. I tylko jedyny raz właśnie. Chciałam o to dopytać, ile kobiet wyciągało już te damy kier. Nie, wiesz co, ja nie, jeżeli czegoś nie czułem, bo to miało spowodować, że tak powiem, oczywiście tak pół żartem, jako że ja bardzo mocno w życiu doceniam i szanuję znaki, które się pojawiają, żeby tak trochę tym zarazić Małgosię, że to jest jakiś znak, ale też jeżeli chodzi o poważne rzeczy w moim życiu i poważnych ludzi, których spotykam, nigdy nie sięgam do jakichś takich pośrodków, tanich sytuacji, które są powielane albo które są takie kiczowate. Nie, to było z jednej strony kiczowate, ale z drugiej strony to było bardzo takie wyrażające moje uczucie i ta dama oczywiście kier, to też jest wyraz, wiadomo, kobieta i miłość. Natomiast tak, Małgosia wyciągnęła tą damę kier i wróżba się spełniła. Rozumiem, że można by powiedzieć, że jeśli chodzi o Małgosię, to czekałeś na nią pierwszą połowę swojego życia, co? Tak mniej więcej. Co, no dzisiaj tak można powiedzieć. No zawsze stwierdzamy to po jakimś czasie, że nigdy nie wiemy, jak zaczynamy się z kimś spotykać. Mamy nadzieję, że to będzie ta miłość, że to będzie ten związek, że będziemy szczęśliwi. Jest to na całe życie. No ale i Małgosia i ja jesteśmy po dwóch rozwodach, więc można powiedzieć, że dość tak realistycznie patrzymy na życie i to, co nas otacza. Ale tutaj w tym momencie, jeżeli chodzi o nasz związek, zachłysnęliśmy się nim i rzeczywiście zachowywaliśmy się jak nastolatkowie i było do tego jeszcze, wiesz, ta nuta owiana tajemnicą, bo przecież my przez prawie 2 czy 3 miesiące siedzieliśmy za kotarami u mnie w domu, Małgosia gdzieś na tylnym siedzeniu mojego samochodu, ja przykrywałem ją kocem. No ja miałem świadomość, że no nie mam najlepszego PR-u, tak w cudzysłowie, więc rozumiem, że kobieta, która jest matką dwójki dzieci, zanim pozna mnie ze swoimi dziećmi, zanim w ogóle sama zda sobie sprawę, że jest to coś poważnego, no to będzie chciała jednak, żeby jakiś czas upłynął, zanim pozna mnie ze swoimi rodzicami chociażby. Ja też miałem świadomość, że niewiele osób nam, że tak powiem, wróżyło, że będziemy, wiesz co, może ja nie chcę tego dzielić, bo jeżeli ktoś ci źle życzy, to jest coś złego. Jeżeli ktoś w coś nie wierzy, to może to wynikać z tego, co powiedziałem, że może w pełni sobie na to zasłużyłem albo po części, bo z drugiej strony jak rozpatrujemy kogoś już tak bardziej dokładnie, rozkładając jego życie na czynniki pierwsze, nie oceniamy go powierzchownie, to też dochodzimy czasami do innych wniosków. Natomiast powierzchownie oceniany byłem jako koleś, który wiesz, no, jest po dwóch rozwodach, lubi sobie gdzieś tam wyjść do miasta i tak dalej. Ale to byli ci, którzy mnie tak dokładnie nie znali, mogę dzisiaj powiedzieć. Moja rodzina wiedziała i wie, kim jestem. Małgosia też poznała mnie dokładnie. I tak jak powiedziałem, i ci, którzy w to nie wierzyli, byli zaskoczeni, że to trwa aż tak długo. Ci, którzy nam źle życzyli, no takimi się nie zajmuję. To już jest ich karma, ich problem. Mama. Czy twoja mama jest w twoim życiu ważna, jeśli już mówimy o najważniejszych kobietach? Co, moja mama jest jedną z najcieplejszych osób, o ile nie najcieplejszą, o niewiarygodnej empatii, jaką poznałem w życiu. Ja myślę, że taką stronę wrażliwego człowieka to zdecydowanie odziedziczyłem po mamie i to mama wychowała mnie na kogoś, kto liczy się z emocjami innych ludzi, liczy się w ogóle z ludźmi, szanuje ich i takie instynkty, takie właśnie cechy charakteru, które wiążą się z ogólnie szerokim pojęciem zrozumienia, szanowania i doceniania ludzi mam od mamy. Moja mama jest strasznie kochaną osobą. Moja mama nie mówi o nikim źle, moja mama nie robi ludziom krzywdy. Moja mama zawsze tłumaczyła mi, jak tam rozrabiałem w szkole, miałem jakąś tam bójkę, czy coś tam się stało, że mówi, synku, przecież zobacz, ten chłopak, z którym tam coś się wydarzyło, on ma też rodzinę, ona się tak martwi, jego mama o niego, jak ja o ciebie i tak dalej, więc zawsze moja mama była taką osobą, która bardzo mi ufała. Nawet jak coś narozrabiałem, to bardzo ciepło i spokojnie do tego podchodziła, ale też stawała mi w różny taki swój sposób, właśnie bardzo empatyczny, wytłumaczyć mi
pewne rzeczy. Ja pamiętam kiedyś, jak miałem w swoim życiu epizod kandydowania do Sejmiku Zachodniopomorskiego i tam w międzyczasie spotkałem się z paniami i rozmawialiśmy o kobietach. Czy był taki był temat, czy kobieta, która jest matką, powinna chyba dostawać pensję, czy mieć etat? I ja troszeczkę wtedy tego nie rozumiałem. I moja mama mi to wytłumaczyła, że kobieta, która jest matką, która rodzi dzieci, często rezygnuje ze swojej pasji, musi podporządkować swoje życie właśnie wychowaniu dziecka, poświęcić wiele, tak jak powiedziałem, swoich istotnych elementów życia właśnie dlatego, żeby zająć się i wychować dziecko. I tu się z tym zgadzam. I podałem to jako jeden przykład. Moja mama bardzo dokładnie i dobrze potrafiła mi w życiu wiele wytłumaczyć. Poza tym my mamy to rodzinnie, bo jeszcze mam brata i siostrę. Jest to osoba, która niewiarygodnie mnie kocha i zawsze ja tą miłość czułem. I zawsze czułem jej wsparcie, zawsze czułem to, jak bardzo się przejmowała. Nawet przestała w pewnym momencie chodzić na mecze, bo mówiła do mnie, że jak widzi, że jak ja leżę na boisku i wbiegają lekarze z walizkami, a ja się nie podnoszę, powiedziała, że raz i drugi, jak była na meczu, już później było to dla niej za dużo. Postanowiła słuchać radia, ale w radiu, nie wiem, chyba wszyscy wiemy, że redaktorzy radiowi są jeszcze większymi, że tak powiem, no nie powiem, że świrami pozytywnymi, ale dziennikarzami, którzy w tak spektakularny sposób przekazują sytuację energetyczną, która dzieje się na boisku, że powiedziała, że radio to się gorzej niż to, co widziała na żywo, więc kompletnie wyłączyła się z mojego życia sportowego właśnie z racji tego, że bardzo się o mnie martwiła. No sport bywa kontuzjogenny, ale wtedy, kiedy wracałem do domu zdrowy, zawsze się cieszyła i opowiadałem jej, co było na meczu i jak ten mecz się odbywał. Wiesz co, to chyba jest bardzo ważne, bo jak myślę o tobie i obserwuję waszą rodzinę, ciebie, Małgorzatę, Henryka, Stanisława, Tadeusza, to sobie tak właśnie myślę, że trzeba mieć jakiś do pełna wypakowany plecak z czułością, miłością, wrażliwością, żeby wejść w świat, tak jak wcześniej powiedziałeś, kobiety, na którą zwrócone są wszystkie światła, tak bardzo rozpoznawalnej w Polsce osoby jak Małgosia, właśnie z dziećmi, właśnie po rozwodzie, wejść i zostać tam. Czy dla ciebie jako mężczyzny była to trudna i wymagająca droga? Nie była to trudna i wymagająca droga, natomiast była to droga, przed której postawieniem pierwszego kroku bardzo się denerwowałem. No bo a przygotowywałeś się? Wiesz co, trochę. Przygotowywałem w swojej gdzieś wyobraźni tą sytuację, kiedy pierwszy raz spotkam Tadzia i Stasia. I na pewno to powodowało mój stres, nerwowość, ponieważ martwiłem się, co będzie, kiedy chłopaki mnie nie zaakceptują. Wiedziałem, jak ważni to są mężczyźni dla mojej, no wtedy przyszłej żony. Jeżeli kochasz kobietę, to bardzo zależy ci na tym, żeby jej dzieci cię zaakceptowały. I muszę ci powiedzieć, sama Małgosia również się tym bardzo denerwowała, chyba jeszcze bardziej niż ja. Natomiast po naszym pierwszym spotkaniu powiedziała do mnie, słuchaj, nie wiem, o co mi chodziło. Znaczy, to jak to szybko poszło, to jak chłopaki gdzieś nawiązaliśmy relacje wspólnie i szybko, to mówiła, że nie spodziewała się tego nigdy. Wiesz, ja zawsze miałem dobre relacje z dziećmi. Moja siostra ma dwójkę dzieci, starsza. Mój młodszy brat ma już dzisiaj trójkę. Natomiast gdzieś te dzieci, relacje z dziećmi nigdy nie były dla mnie problemem. Myślę, że to, co mówiliśmy o mamie i od tego bym chyba zaczął, że to jest wychowanie. Ludzie nie rodzą się źli, ludzie też nie rodzą się dobrzy. Oczywiście w kwestii dorosłości możemy powiedzieć, że jest to kwestia wyboru, natomiast jest to również zdecydowanie dla mnie sposób i kwestia wychowania nas przez naszych rodziców. I to, co mówiłem, te wszystkie słowa o mojej mamie, o jej wrażliwości, empatii, wpływały na tym, że ja się nie męczę z dziećmi. Ja potrafię dzieci zrozumieć, potrafię się z nimi bawić, potrafię się cieszyć z nimi i tak dalej. Nie ukrywam, że Stasia chciałem przekupić dwoma parami rękawic na jego rozmiary małej dłoni, bo wtedy był w szkółce piłkarskiej, więc tutaj mu zrobiłem szybciutko jakiś prezent. Natomiast młodszy Tadek... Zadziałało? Tak, zadziałało. Chodziliśmy na treningi, starałem mu się tam, wiesz, pomagać jakimiś uwagami, oczywiście drobnymi, żeby go nie deprymować, ale jeszcze więcej uwag miałem do Małgosi, ale to za chwilę. Natomiast najbardziej to rozłożył na Stadek, który tak popatrzył na mnie i mówi, fajne, ma tatuaże. On miał wtedy niecałe 3 lata, natomiast odnośnie Małgosi, tych moich uwag, to jak poszedłem z nią pierwszy raz na trening i zobaczyłem, że wbiega na boisko, coś mówi do Stasia, mówię, słuchaj, tak się nie robi. Do trenera mówiła, proszę pana, ja mówię, mówi się panie trenerze, bo wtedy odbierasz mu trochę
szacunku względem jego podopiecznych i jego zawodników i tak dalej, i tak dalej. Więc z tym to ja znowu miałem. Czyli miałeś więcej pracy z Małgosią. Z Małgosią, tak, tak, jeżeli chodzi o te treningi. Natomiast ja z chłopakami, którzy są fantastycznymi ludźmi, dogadałem się naprawdę bardzo szybko i tutaj nie robię z tego wielkiej rzeczy, nie mówię, że to było moje mega wow, bo oni są fajnymi i super chłopakami i jakoś tak znaleźliśmy wspólny język i tak bardzo dobrze, szybko zaczęliśmy się dogadywać, że była to duża i jest dalej duża przyjemność, naprawdę. No nie wyobrażamy sobie dzisiaj, żebyśmy nie mieli dzieci, tak? Tak, no tym bardziej, że ponad rok temu pojawił się Henryk. I co się wtedy stało? Wiesz co, na ten temat powstają różne żarty, jeżeli chodzi o moją osobę, tak? Widzę, że jestem... Tak? Ja myślałam, że już jakieś filmy i książki. Nie, żarty. Otoczenia Małgosi, samej Małgosi, bo oni uważają, że ja... Znaczy, to jest prawda, ja dostałem kompletnego świra na punkcie Henryka, tak? Jestem typowym tatą, który czekał na swoje dziecko wiele lat i Henio jest wyczekanym moim synem i kiedy zostajesz takim świadomym rodzicem, to z jednej strony jesteś bardzo cierpliwy, bardzo spokojny, cieszysz się, jesteś przeszczęśliwy, ale też jesteś taki pełny obaw, żeby mu się nic nie stało, żeby nie płakał, żeby się gdzieś nie uderzył. No i właśnie z tego powodu, że nasza niania, która wychowała wiele dzieci, to czasami Małgosia się śmieje, że ja udzielam jej jakiś rad. Czasami Małgosi, która wychowała już dwójkę dzieci, mówię, słuchaj, może to nie tak, może powinniśmy bardziej do niego zwracać uwagę, a z drugiej strony zobacz, on tam idzie, zaraz może się wywrócić i tak dalej, i tak dalej. Więc już była taka sytuacja, kiedy Małgosia miała Henia na swoim planie i on się wywrócił. No nic wielkiego, po prostu się, jak to małe dzieci chodzą, próbują chodzić, to wiesz, no i tam lekko zapłakał, na co nagle wjeżdża asystentka Małgosi, mówi, przepraszam, proszę wszystkich tutaj o ciszę, wszystkich proszę o ciszę. Taka zapadła cisza na planie, ona mówi, mam ważny komunikat, to co się tutaj przed chwilą wydarzyło, nie może dotrzeć do Radka Majdana. I wiesz, no i tak, Heniu, wiesz co, czy mój syn zmienił moje życie? Tak, no, zmienił pod tym względem, że dzisiaj wszystko, co robię i wszystko, co będę robił do końca swojego życia, będzie uwarunkowane myśleniem o nim, tak? I na pewno mimo tego, że czułem się szczęśliwym człowiekiem, to dzisiaj nie wyobrażam sobie, jak mogłem żyć wtedy, kiedy nie było w moim życiu Henia. Myślę, że należy ci zadać to pytanie, ponieważ Henio pojawił się na świecie dzięki procedurze in vitro, Małgosia o tym dużo mówiła, wiele razy o tym rozmawiałyśmy. Wiem, że mieliście ze sobą wiele nieudanych prób i cały ten proces przejścia przez tę procedurę dla kobiety, dla jej ciała, dla jej psychiki jest bardzo obciążający. Czy ty miałeś taki moment zwątpienia po kolejnej próbie, która się nie udała, że może jednak daruję sobie, może to już nie ten czas, może nic z tego nie będzie? Wiesz co, przede wszystkim tak, no, przyznaję przede wszystkim, że dla kobiety to jest coś niewiarygodnego, jeżeli chodzi o determinację, tak? O to, jak Małgosia dzielnie przez to wszystko przychodziło, budziło mój największy szacunek i podziw. I ta próba, która już była udana, później okazywała się nieudana, no, bolała nas bardzo, natomiast my nie pokazywaliśmy sobie wzajemnie, że jest to dla nas rozczarowanie. Ja zdecydowanie nie chciałem ją dodatkowo obciążać swoim... nie wiem, rozgoryczeniem, swoim smutkiem, czy tym, że to nie wyszło. I jak nie wyszło nam chyba trzeci raz, to ja szczerze mówię, już straciłem nadzieję, że będziemy mieli wspólne dziecko. Oczywiście nie mówiąc o tym Małgosi, tam gdzieś w czeluściach mojej duszy tak myślałem sobie, kurde, chyba jednak nam to nie wyjdzie. I bardzo mocno nas dopingowali w tym nasi lekarze. Doktor Lewandowski z doktor Kozią naprawdę, pamiętam jak żona doktora Lewandowskiego, pani doktor Kozioł, mówiła, ja czuję, że teraz tam wyjdzie. Naprawdę mam takie przeczucie, że ta kolejna próba będzie udana. I my i tak byśmy to zrobili, bo przede wszystkim w tym powiedzmy smutku i w tej kolejnej nieudanej próbie jednak to tak jak w życiu. Musisz zrobić wszystko, żeby kiedyś po latach nie mieć do siebie pretensji. Myślę, że najgorsze takie uczucie, kiedy mamy wzajemnie do siebie pretensje, ale sami do siebie, kiedy mamy pretensje, że mogliśmy zrobić więcej. My tutaj chcieliśmy zrobić wszystko i na tyle dużo, żeby przy ewentualnie nieudanych kolejnych próbach, żebyśmy wiedzieli, że już więcej zrobić nie mogliśmy. No właśnie, ale wydaje mi się to być bardzo trudne dla ciebie, no bo w końcu wszyscy są wtedy skupieni na tej przyszłej mamie. A ty, równie ważny w całej tej opowieści, tak nie wiem, wymaga się chyba od mężczyzn, nad czym ubolewam, właśnie tego, wiesz, takiego twardego stanowiska, mężczyzna nie płacze, mężczyzna się nie poddaje.
Czy to są też Twoje cechy? Wiesz co, w tej sytuacji tak. Tutaj, jeżeli chodzi o metodę in vitro, uważam, że taki mężczyzna nie płacze. Nie wiem, na filmach czasami łzy mi polecą, tak? Jeżeli to jest jakiś wzruszający film. Czy są jakieś sytuacje w życiu, że mogę się wzruszyć? Natomiast jeżeli chodzi o tą konkretną sytuację, kiedy wiesz, że procentowo jest to rozłożone w stronę kobiety w tak niewiarygodnym procencie i to, co ona musi przejść, a to, co przechodzisz ty, to tak naprawdę przechodzisz to w swojej głowie. Ale że widzisz osobę, którą kochasz, która chce również dla ciebie, dla mnie w tym momencie zrobić coś wielkiego, to nie myślisz o sobie. Powiem ci szczerze, ja z ręką na sercu, ja nie myślałem o tym, że ja muszę, nie wiem, ukrywać swoje emocje, czy że ja nie mogę gdzieś się komuś wyżalić, bo powiem ci szczerze, to jest taki temat, gdzie nie rozmawiasz o tym z rodziną. Ja pamiętam, że jak nam wyszło po raz kolejny, my nie mówiliśmy o tym nikomu. Ja nie mówiłem o tym swojej siostrze czy bratu, z którymi mam doskonałe relacje, z swoim rodzicom, również czy swoim najserdeczniejszym przyjaciołom, bo boisz się po prostu. Boisz się powiedzieć, że wyszło, bo myślisz, że nie chcę zapeszać, bo jak nie wyjdzie, to będziesz musiał mówić, kurczę, jednak nie wyszło i jednak będziesz musiał o tym powiedzieć, więc gdzieś to trzymasz w sobie, zachowujesz to tylko i wyłącznie dla siebie do momentu, kiedy na kolejnej wizycie w klinice lekarz ci nie powie, teraz już można się pochwalić, już teraz możecie powiedzieć swoim bliskim, bo już tak, ten stopień zagrożenia bardzo mocno zmalał. Ale wracając do mnie, nie miałem z tym najmniejszego problemu, nie czułem się jakoś, wiesz, pokrzywdzony przez los, bo nie mogę się, że tak powiem, na forum rozpłakać, czy nie mogę wyżalić się i tak dalej. Nie, zdecydowanie moje emocje szły w kierunku Małgosi i tego, co powiedziałem, i tego wsparcia dla niej, tego podziwu i takich refleksji, że ona naprawdę przechodzi wiele i to jest zupełnie normalne i naturalne. Jak patrzę sobie też na Was, Małgosia Cię bardzo wciągnęła w świat mediów społecznościowych. Właściwie jesteście teraz duetem. Tutaj taka mała anegdota. Moi znajomi, których ja nawet bym nie podejrzewała o to, że interesuje ich w ogóle instagramowe życie, opowiadali mi, że Wasze wielkie szwedzkie wakacje i storiesy Małgosi były dla nich po prostu najlepszą rozrywką, największą przyjemnością i taką buchającą na wielu poziomach czułością, którą widać było między Wami, między całą Waszą piątką. Ale wracając właśnie do tego, że Gosia Cię wciągnęła do tego świata. Dobrze się tam czujesz, nie? Jest Ci tam dobrze w świecie social mediów? Wiesz co, znaczy nie czuję się źle w świecie telewizji, natomiast świat social mediów wydaje mi się więcej rzeczy, więcej sytuacji jednak wypada kobiecie. I jakoś tak zupełnie naturalnie. Tak, ale Ty jesteś tam dowcipny, te Twoje zdjęcia są naturalne, te Twoje teksty są bardzo a propos. Wszystko tam się zgadza, robisz to sam? Tak. No. Znaczy, wiesz co, bo to też jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Zaczynam od punktu wyjścia, czyli o tej prawdzie i emocjach, tak? No gdzieś to, co powiedziałem, kobieta może dać, ma więcej kontentów, facetowi nie wypada za bardzo tutaj rozprawiać na temat mody, na temat wyglądu i tak dalej, więc czasami w jakiś sposób... Ale to też są Twoje dziedziny, no ty są, się ja wiem, ale jest... inaczej. Tak, ale czasami jakiś humor czy sytuacja przedstawiona, nawet komentarze. Staram się, żeby moje opisy nie były jakieś specjalnie długie. No właśnie, długie, tylko bardzo są takie... śmieszne. Czy jak to było? Kiedy żona daje ci synów, ty dajesz jej córkę i twoje zdjęcie tak z psem Franceską. Tak, to prawda. Bo na początku też a propos córki rozmawialiśmy. Wiesz co, no mam ten Instagram i jest mi z tym okej, tak? I rzeczywiście, na pewno tutaj, jeżeli chodzi o Małgosię, wydaje mi się, że ona fantastycznie czuje social media i można powiedzieć, że mam się od kogo uczyć, bo robi to bardzo dobrze, bo robi to w punkt i ma bardzo dobry kontakt ze swoimi followersami. Na temat jeszcze tutaj krótko do szwedzkich wakacji, to powiem Ci, jestem zaskoczony, jak dużo osób to obejrzało, bo dzisiaj... poruszając się w różnych miejscach, nie tylko Warszawy, naszego kraju, no bo z racji pracy, często ktoś do mnie mówi, panie Radko, ale ten pana Svensson, wasz Svensson jest niewiarygodny. Svensson to jest... Svensson czy Henio. Henio to jest jedno z najpopularniejszych nazwisk w Szwecji, tak jak chyba nas Kowalski i Nowak, więc nazwaliśmy go Svensson, bo ma niebieskie oczy i blond włosy. I jakoś tak się naturalnie to przyjęło. Również Dzidziuś, albo idziemy, o, to jest Dzidziuś i tak dalej. I nawet tam, ci powiedzieć, że spotykaliśmy się już w czasie tej podróży, kiedy na przykład gdzieś przebijał się hotel, w którym jesteśmy, to przychodzi do nas nasi rodacy pod hotel, na przykład w Sztokholmie czy w Göteborgu. Mm-hmm. I tak sobie powiedzieli, po prostu... że gdzieś w okolicy jesteście. Tak, że jesteśmy. Czy jadąc samochodem, jakaś pani, pamiętam, zaczęła nam machać, zajeżdżając nam drogę, nieświadomie oczywiście, bo też, jak sądzę, gdzieś tam z Instagrama zobaczyła naszego kampera na polskich rejestracjach i mieliśmy bardzo takich sympatycznych przejawów sympatii naszych rodaków, właśnie nawet gdzieś tam spotykając ich na naszej drodze, czy na kampingu, czy
czy w mieście, czy w miastach, którzy mieszkają w Szwecji. Tak, zawsze sobie sympatycznie porozmawialiśmy, więc i oni się odnosili do tego, o czym mówiłaś właśnie, że fajnie, sympatycznie państwo to pokazują, że jesteście rodziną z czterema psami, trójką dzieci, która jedzie kamperem do Skandynawii, gdzie ta pogoda jest czasami dużą niewiadomą, bo zdarza się, że parę dni pod rząd pada deszcz, więc nie są to łatwe warunki, ale tak, no można jakąś alejkę wjechać, karczować las. Tak, i to wiesz, ja mówię tak, słuchaj, my to jesteśmy jak rodzina Griswoldów, tak, i pewne rzeczy nam się rzeczywiście przydarzają, oczywiście nie z racji tego, że ja jestem jakąś fajtułapą, ale z racji tego, że wakacje zawsze mają w sobie jakiś taki wątek przygody albo jakiejś takiego sytuacji, którą my mieliśmy w tej alejce, która się nagle poprzez te drzewa, które tak zarastają, zaczęły zarastać drogę, że myślałem, że stamtąd nie wyjedziemy i musiałem nożem kuchennym karczować tą drogę, obwiązywać szlauchem do wody drzewa, żeby Stasiu pomagał mi je odciągać. Ile tam się pojawiło komplementów pod tym postem. Prawdziwy mężczyzna. Ale nie tam jakieś, wiesz, ileż tam było ochów i achów. Tak, a tego nie czytałem, ale dziękuję bardzo. Ale wiesz co, to był taki moment, kiedy ja myślałem, że my stamtąd nie wyjedziemy. Nie mówiłem o tym Małgosi ani chłopcom, bo jak ta droga zaczęła się naprawdę już, a nie mogliśmy się cofnąć, więc mówię, dobra. A dlaczego nie można się było cofnąć? Przepraszam, bo właśnie tego nie rozumiem. Wiesz co, bo ta droga zaczęła na tyle się zwężać i w pewnym momencie było takie zwężenie, że jeżeli bym się cofnął, to moglibyśmy się stoczyć w górę. Łatwiej się jedzie do przodu niż do tyłu, tym bardziej kamperem, który jest jakąś taką prawie że ciężarówką. Ktoś, kto jeździ kamperem, wie, że to nie jest proste manewrowanie i wiesz, ja jechałem pierwszy raz. To też, chociaż muszę powiedzieć, że w miarę dobrze mi się go prowadziło, ale jak zaczęliśmy jechać, to trochę taki mieliśmy one-way ticket i jak już wiedziałem, że nie ma powrotu, miałem nadzieję, że gdzieś będę miał miejsce, żeby go wycofać i zawrócić przodem, bo może jeszcze przodem by nam się udało, ale w pewnym momencie było tak duże zwężenie i był tam lekki spad, że mówię Małgosi, słuchaj, teraz to przejadę, ale już raczej do tyłu nie ma mowy, żebyśmy wrócili. I ten odcinek taki, powiedzmy, ostatni, to było około kilometra, my przyjeżdżaliśmy to około dwóch godzin. Zatrzymują się co chwilę, robiąc różne rzeczy, mając niesamowicie dużo też szczęścia, bo raz wbił się nam w podwozie, prawie że wbił się, na szczęście jakoś tam wyczułem, że samochód ma jakiś problem z ruszeniem z jedynki, więc wychodzę, patrzę i też musiałem piłować tam jakiś konar, więc generalnie tak, Małgosia sobie nie żartuje, że jakimś urodzonym majsterkowiczem to ja nie jestem, ale powiedzmy tam jakoś daliśmy. Ale szwedzką dżunglę tak, wyciosałeś. Tak, tak, ale też z pomocą chłopaków, bo i Staś, i Tadek bardzo mi pomagali, tak. Więc mieliśmy takie, wiesz, poczucie, że rodzinnie z tego... Męska wyprawa wam tak, się, tak, wam się z tego zrobiła. Daliśmy radę, tak, daliśmy radę. O czułości jeszcze chwilę z tobą, bo to, co ja widzę z kolei, obserwując was na Instagramie, ciebie, Małgosię i waszą rodzinę, to jest właśnie tam bardzo dużo takiej czułości. Ty Małgosię głaszczesz, przytulasz, mówisz jej urocze rzeczy, jesteś ciepły, jesteś wrażliwy. Pewnie dużo jest w tych gestach tego, co mówiłeś o swojej mamie jeszcze chwilę temu i to taka uwaga chyba dla nas wszystkich, że jak się z domu tę miłość wynosi, to potem jakoś tak w życiu jest piękniej i czulej. Bo żaden z tych gestów nie wydaje mi się być ani zagrany, ani pod publiczkę, chociaż poniekąd występujecie gdzieś tam przed jakimś ekranem. Piękne to jest. To jest, można tak bez końca, prawda? Chociaż powinno być teraz pytanie, czy można tak bez końca? Nie jesteśmy aktorami, więc zdecydowanie są to prawdziwe emocje. Zresztą ja nie jestem dobry w udawaniu uczuć, emocji generalnie i wszystko, co robię, tym bardziej w relacjach. A już na pewno osobą, którą kocham, jest zupełnie szczere i prawdziwe. I te wszystkie przejawy miłości, to dotykanie, to głaskanie, to jest takie dla nas naturalne. I nie widzę tego z boku, więc zdaję sobie sprawę, że może dla kogoś być to czasami tego za dużo, że wiesz, no nie wiem, ale jest to dla mnie naturalne, nie, jest to właśnie nasze życie. Nie, chodzi mi o to, żeby było tego więcej, bo to jest piękny przykład. Piękny przykład tej czułości i bliskości, które jak wynika z wielu badań dotyczących naszych potrzeb Polek i Polaków, najbardziej nam w związkach brakuje, a wy to pokazujecie. Myślę, że dobrze jest, gdy ludzie o siebie dbają. Myślę, że ten szacunek miłości wyrażany właśnie poprzez dotyk, poprzez mówienie fajnych słów, poprzez nawet SMS-a, kocham cię tak po prostu w czasie dnia, poprzez głaskanie po głowie, czy jakąś bliskość, trzymanie się za ręce, to jest fajne. Powiem ci, że jedny z takich najbardziej momentów, który mnie wzrusza, to jest, gdy widzę naprawdę takich już starsze państwo, które trzyma się za rękę i mówią sobie kochanie i tak dalej. I myślę sobie, to jest
prawdziwy wymiar miłości. I generalnie nasza miłość jest taka, że my sobie ją okazujemy. My się szanujemy w tej miłości, tak? Staramy się o sobie pamiętać. Ja przede wszystkim też, bo mówię tutaj dużo o Heniu, jak bardzo kocham Henia i tak dalej, ale Małgosia jest osobą, która jest moją żoną, którą kocham. Nie chcę, żeby czuła się tylko i wyłącznie, nie wiem, matką mojego syna i zesłała gdzieś tam emocjonalnie na dalszy plan, tak samo jak ja. Chciałbym, żebyśmy gdzieś tą z jej strony miłość podzieliła porówno między chłopców i mnie. I tak też jest. Ja myślę, że myślimy o tym. Myślimy o tym, żeby ta osoba, którą kochamy, czuła to, że jest kochana. Nie myślimy o tym, że to jest gra. Doceniamy to, że mamy tą miłość i wyrażamy to właśnie w taki sposób i się z tego cieszę. Jest to naturalne. I jest to naturalne. Muszę ci powiedzieć, że sposób, w jaki do siebie możemy się odnosić w nieładny, to jest taki, kiedy ja mówię do Małgorzaty Gosia, a ona do mnie Radek. To znaczy, że coś jest nie tak. I to też jest, tak, ja mówię, słuchaj Gosia, ona, wiesz, nie mówimy do siebie w ten sposób, a do mnie dobra, Radek, daj spokój. I to też świadczy o tym, że używamy zdrobni, używamy takich... A w tej hierarchii, bo powiedziałeś o tych najgorzej, a w tej hierarchii najwyżej jest Pyś i Pysiula? Najczulej. Ja mówię tak grubasku, mój kochany. Stąd grubasku, też chodzą się no właśnie grubasku, skąd się wzięło grubasku jeszcze w ciąży? Wiesz co, i też wcześniej, bo grubasek jest taki mój, on mówi, dobrze, jesteś moim chudym grubaskiem, żeby nie było nieporozumień, ale to jest taki dla mnie, ja nie wiem, jakoś tak mi się to w głowie ułożyło, że to jest taki kochany, mój kochany grubasek, tak? Ale oczywiście skarbie, kochanie, Małgosiu, Małgoniu, więc używam różnych zdrobień Małgorzaty. No i Pyś Pysiula, no to takie, wiesz. Moim zdaniem będzie kiedyś taki serial. Pysiula, on the way. Tak, na szlaku. No, ale wiesz co, ale to, co powiedziałaś, jest to dla mnie ważne i uważam, że ludzie, którzy się kochają, to jest właśnie, miłość jest sama w sobie wyjątkowa, więc też podejście do tej osoby musi być wyjątkowe, musi być widać, musi być zróżnicowanie w podejściu do znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanek, a do osoby, którą się kocha. W gestach, w stwierdzeniach, w czułości i tak dalej, i tak dalej. To jest ta wyjątkowa osoba w naszym życiu, więc tak też jest u nas. No, pięknie napisałaś na Instagramie raz z okazji waszej rocznicy, czy też jej Małgosi urodzin. Dzięki tobie i dla ciebie żyję. To było o niej i do niej. Tak, i wiesz, no my wiemy, no każdy związek ma swoje, no nie powiem tajemnice, ale takie swoje sytuacje zrozumienia naszego życia i ja też wiem, jak wyglądało moje życie wcześniej. Ja mam tutaj, wiesz, w pewnym momencie mojego życia chciałem... Chcesz posypać głowę popiołem? Nie. Żeby jak każdy z nas, robiłem w życiu różne rzeczy. I miałem zloty i upadki i tak dalej. Byłem sam, korzystałem z życia. Ale wiesz co, ja myślę, że na bazie tego wszystkiego, co zrobiłem w swoim życiu wcześniej, to co przeżyłem, to jak podchodziłem do swojego życia, to dzisiaj, że tak powiem, robię to, co robię z pełnym przekonaniem, z pełną świadomością. To, że jestem dzisiaj cierpliwym, kochającym ojcem, który jest bardzo wdzięczny życiu, losowi za to, że ma tą rodzinę, którą ma, to też jest na bazie tego, co przeżyłem wcześniej i bardzo mocno to doceniam. W ogóle narodziny dziecka, mam wrażenie, niezależnie jakim jesteś człowiekiem, to sprawiają, że jesteśmy lepszymi ludźmi. I też kiedyś o tym myślałem, tak patrząc na tego mojego synka. To nawet samochodem się jeździ wolniej, wiesz? To nawet jest coś takiego, że zaczynasz jeszcze szerzej myśleć, jeszcze bardziej zaczynasz dotykać pewnych spraw, twoja wyobraźnia się wyostrza, twoja spostrzegawczość i tak dalej. Oczywiście wszystko idzie w kierunku takiej wrażliwości i w kierunku tym, że dzieją się różne rzeczy wokoło nas, ale mając dziecko już to jest inna zdecydowanie odpowiedzialność. A wyobrażasz sobie teraz, że siedzisz przed telewizorem, a on ma 19 lat i zamiast ciebie leży tam na tej murawie i podbiegają lekarze. Wyobrażasz to sobie? Przez co musiała przejść twoja mama? Wiadomo, że będę podchodził do tego, jakby tak było. Z jednej strony chciałbym, żeby mój syn przeżył przede wszystkim swoje życie, spełniając się w jakiejś pasji. Nie będę oczywiście nigdy go namawiał jakoś usilnie, żeby był sportowcem, natomiast na pewno będę chciał w nim to zaszczepić. Ale sam moment kontuzji jest bardzo... Chodzi mi, wiesz, o ten poziom lęku. Tak? Poziom lęku, tak. Powiedziałeś, tak, że do końca życia będziemy się bać o nasze dzieci. Tak, i nic ja się martwię o niego codziennie. I to jest tak po prostu. I będę się od niego martwił zawsze i jeżeli coś by mu się działo względem kontuzji również, bo sam to przeżywałem i być może z jednej strony pewnie może trochę będzie łatwiej nad tym przejść do porządku dziennego, bo wiem, że nie każda kończy się jakąś wielką tragedią, ale że jest to mój syn i zawsze chcesz, jak to się mówi, żeby tego cierpienia w życiu miał jak najmniej.
i bólu, to na pewno zawsze będzie mi to bardzo ruszało, ale myślę, że jeszcze bardziej będę się denerwował. Ostatnio mój kolega, jego syn zadebiutował w bramce Legii, napisałem mu SMS-a z gratulacjami po meczu. To powiedział do mnie: słuchaj, byłem po prostu przez cały mecz bliski zawału i doskonale go rozumiałem. Pomyślałem sobie, że jak mój syn by debiutował w Ekstraklasie, to ja pewnie bym ten zawał miał. O matko, to nie życzę ci. Nie, wiadomo, dlatego bardzo stoję, dlatego dobrze się prowadzę. Generalnie, żeby, wiesz co, no mam... Forma wiesz, sama to, się nie zrobi, wiadomo. Dokładnie, ale też nie chciałbym kiedyś iść do niego na zebranie, wywiadówkę, żeby myśleli, że przed dziadek, więc staram się też generalnie, nawet przez pryzmat spojrzenia na to, że no, stosunkowo nie jestem młodym tatą, żeby po prostu, żebym miał z nim też jakąś taką relację na zasadzie, żebym mógł z nim wyjść, pograć piłkę, pobiegać i tak dalej, więc my w ogóle z Małgosią bardzo tak sportowo, zdrowo żyjemy. No chyba każdy, kto ma dziecko, ty przede wszystkim dobrze sobie zdajesz z tego sprawę, że tam nie ma momentów wyjścia na imprezę, gdzieś tam za długo posiedzieć, wypić sobie, nie wiem, butelkę wina, bo na drugi dzień trzeba wstać, a poza tym dziecko budzi się w nocy. Więc ja w ogóle mam coś takiego, że jestem cały czas przygotowany na to, że Heniu może się będzie obudził, że będzie chciał coś zjeść, a w nocy tak się umówiliśmy, że to ja go karmię. I trzeba będzie się nim zająć i tak dalej, więc tak się mocno sfokusowałem na tym, żeby, jak to się mówi, być gotowy cały czas. Wydaje mi się, że takie momenty, kiedy ja zajmuję się nim w nocy, kiedy on płacze, no fizycznie nawet jest mi łatwiej nosić go na rękach, ale kiedy go karmię, to są bardzo miłe momenty. Ja już powiem ci, ja śpię tak czujnie, ja w ogóle chyba też przez to, że on zdąży wypluć smoczek, to ja żartuję sobie, że ja ten smoczek łapię w powietrzu, on nawet nie zdąży poczuć, że go nie miał i go z powrotem mu wkładam, bo czasami się przez to budzi, ale ja naprawdę długo na niego czekałem, powiem ci szczerze, i to jest dla mnie, jak nawet, bo też wspomniałeś o tej sytuacji takiej utraty wiary, że mogło już nie być, to jak czasami tak on się bawi, patrzę na niego, to powiem ci, aż mi się łza wokół zakręci, jak myślę o tym, że mógłby się nie udać po raz kolejny, więc wszystko, co dzisiaj robię, nie jest to dla mnie wielkie wyrzeczenie. Oczywiście, że budzę się zmęczony i powiedzmy, że kwestię wyspania sobie zupełnie odłożyłem na bok. Odpuściłem sobie, tak. Jeżeli pracuję na drugi dzień i wiem, że mam ciężki dzień, to staram się psychicznie do tego przygotować, że mimo tego, że mogę się nie wyspać, to i tak będę w stanie i będę musiał to zrobić w miarę jakoś tam dobrze mentalnie przygotować. Bo i tak nic mi nie zastąpi tego, co daje mi Henio, jeżeli chodzi o radość i szczęście. Dla niego można zerywać nocki, nie? Tak jest. Słuchaj, no powiem ci, że cudowna była ta rozmowa z tobą, ale naprawdę serio. Bardzo ci dziękuję za twoją szczerość. Tak, prawda? To znaczy, że fajnie się rozmawiało. Mi również dziękuję. Tak, tak, że po prostu mieliśmy okazję porozmawiać. I dziękuję ci za twoją prawdę, za tę czułość i... jeszcze przypomina mi się taki podpis pod waszym zdjęciem. Zawsze będę pamiętał nas takimi. Tak. Parafraza słów z piosenki. Tak jest. Z filmu Narodziny Gwiazdy. I jeżeli mogę na koniec, słuchaj, to jest nasz film, który uwielbiamy oglądać. Ja za każdym razem, kiedy lecimy samolotem, ja go po raz kolejny oglądam i wiesz co, oglądam go tylko do momentu. I tak mamy razem. Zobacz, to są podobne emocje z Małgosią. Ten film jest tak fantastyczny w swoich emocjach. Dwie postacie, które są przedstawione fantastycznie. To jest w ogóle taki dla mnie epizod, który zdarza się w życiu niewiarygodnie. Z jednej strony rzadko, ale ta prawda, ta olbrzymie wsparcie i tak dalej. I nie oglądam już końcówki filmu, nie oglądam tragicznego zakończenia, tak. Nie oglądam już wtedy, kiedy on wchodzi na scenę. Jesteśmy w tym samym teamie. Ja też tak, kocham ten film. To jest zbyt... film, który wzbudza we mnie takie emocje ze swoimi piosenkami. Ja nie wiem, czy widzicie, ja kiedyś nawet na naszą rocznicę nagrałem Małgosi do tej piosenki Lady Gagi. Mam to gdzieś na Instagramie. Takie momenty naszego życia. I powiem ci, że jak tak. Odtwarzałem to, to naprawdę miałem łzy w oczach. To płakałeś. Może nie tam chlipałem, ale powiem ci, że pomyślałem sobie, kurde, to jest coś wyjątkowego. I cieszyłem się, że to, co widzę, jest o moim życiu. Naprawdę bardzo się cieszę. Film fantastyczny, polecam. Trzymam... Tak, to prawda. Trzymam kciuki za zdrowie, bo resztę macie, a jak nie macie, to sobie załatwicie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego, Radosławie. Dziękuję, Małgorzata. Magdaleno, przepraszam. Boże, widzisz wszystko do Małgorzaty. Dziękuję. No dziękuję, wiesz, bardzo, Magdaleno. Akcja, reakcja. Ja do ciebie, Radosławie, to ty do mnie, Małgorzato. To jest oczywiste. To jest, no. Tak, to... Nie, pozdrowienia, bardzo było, dziękuję. Naprawdę. Dziękuję, pozdrawiam. Pa, pa. No to dziękuję bardzo za dzisiaj, serdecznie was pozdrawiam. Małgorzata Mołek. Dobra, tyle tytułem żartu, ale na poważnie, jak zawsze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, czekam na wasze komentarze, czekam na subskrypcje i na lajki. Dziękuję i do zobaczenia w następny wtorek.